Posłuchajcie tego. Rzecznik Stowarzyszenia na Rzecz Współpracy Międzygwiezdnej SYST oświadczył, że dnia 18 bieżącego miesiąca na Nantucket wylądują przybysze z obcej planety. Banda czubów. Czemu sądzisz, że jesteśmy jedynymi inteligentnymi istotami we wszechświecie? Bo ja tak mówię. Marnujecie tylko czas na te zabobony. Dokąd idziesz? Do Madame Zoli. Zawsze w środę wróży mi z wypukłości mojej czaszki. Roy, ty pewnie też jesteś sceptykiem, ale ja nie wierzę, że jesteśmy sami. Ja też. Co? Oni są wszędzie. Czytałem wszystkie książki. Obcy w mojej kieszeni? Czerwona planeta, niebieska skóra, jasne światła, wielkie głowy. Boże, tak bym chciała być na miejscu lądowania. Nie ma sprawy. Znam, kogo trzeba. Mam wtykę w syście. Jak poszła rozmowa kwalifikacyjna? Znów obsuwa. W tym tygodniu nie przyjęli mnie na przewodniczkę po Muzeum Wielorybnictwa, sekretarkę u dentysty i rzucającego przynętę na kutrze do połowy tuńczyków. Czuję się jak zero. Nie mów tak. Nie jesteś zerem. Nie dali ci nawet rzucać przynęty? Wszędzie to samo. Trzeba znać, kogo trzeba. Wiem, co czujesz. Dziś rano obudziłem się z chandrą i otrząsnąłem się z niej. Chcesz wiedzieć, jak? Najpierw otrząsnąłem się z chandry. Potem wziąłem głęboki oddech, poszedłem do skrzynki na listy i wyciągnąłem wielki czek z Towarzystwa Ubezpieczeniowego. Przyszło odszkodowanie za pożar. Co z nim zrobisz? Kupisz nowy dom? Może potem, ale na razie zatrzymam go przy sobie. Jesteś taki śliczny. Poza tym dobrze mi się mieszka z Joe i Helen. Oni też są zadowoleni. Nigdzie mi się nie śpieszy. A oto człowiek z czekiem, który pomożemy mu zamienić na dom. Szukaliśmy cały ranek i zawęziliśmy wybór do trzech. Wskaż tylko który. Styl kolonialny, trzy sypialnie, dwie łazienki i bar. Elegancki, współczesny, dwie sypialnie, wielka kuchnia, taras i bar. A może styl północny, piwnica, widok na ocean i bar. Co wy z tymi barami? Czy ja jestem Matt Helm? Czy w którymś z tych domów jest miejsce dla mnie? Dobrze, że spytałaś. Ten ma przybudówkę dla gości. Gdzie? Tutaj. To szopa na narzędzia. Chodźmy je obejrzeć. Po co ten pośpiech? Zasługujesz na to, żeby mieć własny dom, gdzie nie będziemy ci przeszkadzać. Nie przeszkadzacie mi. Jesteśmy jak wrzut na tyłku. Wierz mi, Brian, nie powinieneś spędzać z nami kolejnej nocy. Sądzimy, że twoje nerwy by tego nie wytrzymały. Mogłoby stać się coś złego. Mógłbyś wybuchnąć. Chyba nie zaszkodzi obejrzeć. Ale chałupa, co? Widziałeś te esownice w bawialnym? Teraz już takich nie robią. A co z tym czymś pod prezentem? Mają już na to truciznę. Nie, nie, nie. O Boże, tu jesteś. Nastraszyłeś mnie. Przestań rozmawiać z czekiem, to nienormalne. Pokazaliśmy ci trzy piękne domy. Któryś musiał ci wpaść w oko. Zostawiliście mnie w szopie. Mierzyłam zasłony. Nie słyszeliście, jak krzyczałam? Nie wiedzieliśmy, że to ty. W tej dzielnicy często słychać krzyki. Co myślisz? Podobał mi się ten współczesny. Mnie też. Dzwonimy? Możecie dać nam chwilkę? Jasne. Dzięki, bo Brian i ja musimy... Czas się rozstać, brachu. Będę za tobą tęsknić. Dobra, jestem gotów. Kupmy dom. Udało się. Dzwonimy do pośrednictwa. Proszę o kartę. Nie ma karty. Jest kanapka z serem, kanapka z kiełbasą i kanapka z tuńczykiem. Poproszę o kanapkę z serem. Ja też. Nie słuchacie mnie.
jest jedna kanapka z serem, jedna z kiełbasą i jedna z tuńczykiem. Jak pan chce wyjść na swoje? Nie chcę. Jutro zamykam budę i wyjeżdżam do Miami. Kupiłem tam mieszkanie. Prawdopodobnie jesteście moimi ostatnimi klientami. Przykro mi. Przykro ci? Poczekaj, aż zobaczysz kiełbasę. Tuńczyk. Będę właścicielem domu. Wiesz co? Założę się, że te kinkiety to oryginalne Art Deco. Może powiększę sypialnię? I popatrz na te flizy. Teraz już się takich nie spotyka. Trzeba będzie zlikwidować ogród. Nie znasz roślin. Trochę farby, trochę wyobraźni. To była słuszna decyzja. Wiesz co? Powinieneś zainwestować te pieniądze w coś, co przyniesie ci zysk. Na przykład ten lokal. Jadłodajnie? Nie jadłodajnie. Mógłbyś zamienić go w coś fajnego, jak klub czy bar? Już wiem. Bar Martini. Są teraz w modzie. Oszalałaś? To najdurniejszy pomysł, jaki w życiu słyszałem. Nazwiesz go u Briana. Mów dalej. Co może być fajniejsze od posiadania własnego klubu? Wyobraź sobie, że siedzisz tutaj, a wokół ciebie ludzie śmieją się z twoich historii. Zawsze każesz mi się zamknąć, kiedy je opowiadam. Jakbym wlała w siebie parę martini, kwiczałabym ze śmiechu. Moglibyśmy zarobić majątek. Jeśli ktoś ma dar przyciągania tłumu, to ty. Byłbyś jak Bogart w Casablance. Bogart. Witaj u Briana, skarbie. Widzisz? Louis, myślę, że to początek pięknej przyjaźni. Przestań! Zachowaj to na otwarcie. Przyznaję, że to niezła myśl, ale nie znam się na prowadzeniu klubu. Od tego masz mnie. Zaprojektuję go, będę nadzorować przebudowę, będę nawet nim zarządzać. Ty będziesz tylko siedział na stołku i zgarniał forsę. Brian, zaryzykuj. Sandpiper Air był marzeniem Joe. To może być twoim. Gratuluję, wszystko załatwione. Wreszcie masz swój własny kąt. Owszem. Witajcie u Briana. Bar Martini. Będą z nami mieszkać aż do śmierci. Nie idźmy tam jeszcze. Witajcie u Briana. Co myślisz? Chcesz prawdę czy kłamstwo w żywe oczy? Kłam. Podoba mi się. Dzięki, bracie, ale nie dalibyśmy sobie rady sami. Brian niczego by nie dokonał bez tych robotników. Wierz mi, bez namysłu, pośpieszyli mi z pomocą. To mój samochód. Cholerni złodzieje. A oto i ona, mózg operacji. Wiem, że nie podoba się wam ten pomysł, ale włożyliśmy w niego wszystko i przydałoby nam się wasze wsparcie. Zrobimy, co się da. Oprócz podpisywania czegokolwiek. Możecie pomóc przy układaniu karty Martini. Chcemy mieć fantazyjny wybór. Więc mamy siedzieć przy barze i pić? Jeśli to niezbyt wielki kłopot. Jesteśmy rodziną. Patrz, Helen. Pamiętam. To była jadłodajnia. Dobre jedzenie, ale właściciel był obleśny. Zawsze czułam na sobie jego tłuste łapska i kiełbasiany chuch. Ciekawe, co się z nim stało. Popatrz tylko. Pewnie zatrudnią chamskiego bramkarza, który będzie decydował, kto może wyjść, a kto nie. Znałem człowieka, który stał 3 godziny przed takim lokalem i nie wszedł, bo bramkarz stwierdził, że jest niewłaściwie ubrany. Co miałeś na sobie? Kufajkę i czerwone kalosze. Witaj u Briana. Ciekawe, czy usłyszałbym te słowa, gdyby twój chamski bramkarz uznał, że nie jestem godny, by wejść do twojego snobistycznego klubu. Pewnie nie. Przypomniałeś mi, że muszę znaleźć jakiegoś bambra na bramkę. Weź mnie.
Jestem urodzony do tej pracy. Mam w sobie tę europejskość i wzrok, który zabija. No dobra, chodź. Przedstawię cię rodzinie. Ej ty, w apaszce. Poznaj bramkarza. Cochran. Chodź tu. Mam współrzędne lądowiska. Przylądek z Consett za 3 dni wieczorem. Żartujesz. Musimy przynieść składane krzesełka, ciepłe koce i ofiarę. Najlepiej ciasto z kruszonką. Kosmici lubią ciasto z kruszonką? Nie, ludzie z systą. Nie znoszą, kiedy się przychodzi z pustymi rękami. Nie chcesz chyba zostać nabita w syst. Wracajmy do pracy. I nazw wymyśliliśmy? Zobaczmy. Mamy Martini Navratilova. Mamy Martini Idi Amini. I jak to szło? To jest dobre. The itsy bitsy teeny weeny yellow polka dot martini. Złapałaś w lot. Coś mi się przypomniało. Nie możemy prowadzić w tym stanie. Jak wrócimy do domu? Antonio nie pił. On ma trzeźwy umysł. Nic z tego, Laluniu. Zero szans. Nawet o tym nie myślę. Co to za dziadowska kufajka? Spoko, mamy jeszcze 5 minut do oficjalnego otwarcia. Brian, spójrz, tam są chyba 200 ludzi. 200 ludzi przyszło zobaczyć Briana. Moje imię działa jak magnes. Tak, zniżkowe kupony też nie zaszkodziły. Co robimy, szefie? W porządku, Antonio. Wprowadź pierwszego klienta. Dobry wieczór. Witamy u Briana. O Boże, nic ci się nie stało? Śliska ta podłoga. Pomogę ci wstać. Nie, nie, lepiej zadzwońcie po pogotowie. Zadzwońmy też do firmy ubezpieczeniowej. Nie możemy. Dlaczego? Nie jesteśmy ubezpieczeni. Jestem nieodpowiedzialny. Jestem nieobliczalny. Jestem idiotą, bo ci zaufałem. Już cię przeprosiłam. Poza tym to ty mi kazałeś szukać oszczędności. Wiesz, ile kosztuje dobry zastępca kierownika? Zaczekaj w samochodzie. Może nie jest tak źle. Nie wiemy, co mu jest. Może już wyzdrowiał. Masz rację. Wynieśli go na noszach. Sam chciałbym tak podróżować w kwitnącym zdrowiu. Wiesz, jak ja bym chciała podróżować? Na słoniu bengalskim. W takim wielkim siodle, jakie zakładają słoniom bimbalskim. A kiedy bym przejeżdżała, wszyscy wieśniacy wychodziliby i mówili: o, jedzie księżna Helena na swoim słoniu belgijskim. Tak bym chciała. Słuchaj jej. Ona mądrze gada. Joey, nie odlatuj. Mogę stracić klub. Potrzebuję pomocy. Odrzuciłeś moją pomoc. Ja ci radziłem kupić prom. Prom? Tak, prom z barem i szopą dla Stacy. Patrz, Joe, mam czapeczkę. Śliczna.
Joey, proszę cię, co ja mam zrobić? Myślę, że czas dodać nowy koktajl do menu. Martini Bankrutini. Pójdzie z torbami i będzie mieszkało u krewnych do końca życia. Przestań. Skoczymy za bar, trochę się zdrzemnąć. Spotkamy się później na promie. To koniec. Przepadło. Pakowałem w to ostatniego centa. Kiedy ten facet wytoczy mi sprawę, stracę wszystko. Nie poddawajmy się. Pojedźmy do niego, zanim on pojedzie do adwokata. Może jakoś się dogadamy i uratujemy klub? No dobra, spróbujmy. Świetnie. Jutro pierwszym punktem dnia będzie wizyta u pana Alberta Moorheada. Powiedzmy drugim punktem dnia. Proszę. Dzień dobry, panie Moorhead. Jesteście właścicielami klubu. Mama mówiła mi, że przyjdziecie. Spotkaliśmy ją na dole, urocza dama. Niech drzwi będą otwarte, Albie. Żadnych konszachtów. Daj mi spokój, mam tu przyjaciół. Tak jest, Albie. Jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Przynajmniej chcielibyśmy nimi być. Widzę, że masz stereoskop. Uwielbiam je. Można? Co tam się dzieje? Albie, co ci mówiłam o konszachtach? Nic się nie dzieje. Zamknij dziób. Albie, jak się czujesz? Wyglądasz bardzo dobrze. Trochę mnie boli. Lekarz mówi, że stłukłem sobie kufer. Kufer? No wiesz, moje podwozie. Rozumiem, że jesteście wściekli na mnie. My na ciebie? Mów dalej. Nigdy nie byłem w klubie. Dałem bramkarzowi w łapę, bo widziałem, jak robią to na filmach. Wszedłem i oczywiście wywinąłem orła. Albie, nie bądź taki surowy dla siebie. Myślisz, że jesteś jedynym człowiekiem, który klapnął na pupcie? Ostrzegam cię, jeśli tam wejdę i drzwi będą zamknięte, odwal się! Nienawidzę cię! Ładna jesteś. Dzięki. Wybacz na chwilkę. Chyba wiem, jak się pozbyć tego problemu. Naprawdę jak? Prześpij się z nim. Co? To zajmie kura 3 minuty. Wierz mi. Ja pójdę na dół i odwrócę uwagę Gorgony. Albie! Czy twoi przyjaciele zostają na kolację? Mamy już plany. Szybciej. To jak? Czy wy macie jakieś sekrety? Nie, nie, tylko się zastanawialiśmy. Chcielibyśmy coś dla ciebie zrobić. Spotkamy się na dole. Wracaj tu. Co to było do cholery? Albie, czy to statek kosmiczny? Odbiło cię, czy co? Zostaw nas w spokoju, wariatko. Więc, Albie, chcielibyśmy zapłacić ci za leczenie, póki pan doktor nie naprawi ci podwozia. A potem damy ci dożywotnią wejściówkę do Briana. Będziesz mógł balować z najfajniejszymi ludźmi na wyspie.
Ja z tymi szychami i dziewczynami? Niemożliwe. To prawda. Musisz tylko podpisać mały papierek. Nazywa się odstąpieniem od roszczenia i stwierdza, że nie uznajesz nas odpowiedzialnymi za twoją... A potem ruszaj do klubu i w gaz. Dobra, dzięki. Nie ma za co. Niedługo wrócimy z papierami. Podpiszę wszystko, co chcecie. Tylko najpierw pokażę mamie. Ciągle nie mogę w to uwierzyć. Co wieczór tłumy. Mieliśmy rację, to kopalnia złota. Albi! Tutaj! Przykro mi, dzieciaki, nie dzisiaj. Albi, chodź tu. Musisz mi pomóc przy barze. Daj mi spokój. Jestem tu z przyjaciółmi. Pamiętaj, gdyby ktoś pytał, nigdzie nie byliśmy, niczego nie widzieliśmy. Nie powiem ani słowa. I tak by nam nie uwierzyli. Właśnie. Lepiej udawać, że nic się nie stało. Spotkamy się później. Opracowanie wersji polskiej Krzysztof Mościcki. Czytał Janusz Kozioł.